Dzień dobry, Krzysztof Gasparski, ProCam Polska. Komunikat jagodowy na 8 kwietnia 2021 roku. Witam po tygodniu i powtarzam to, co było poprzednio. Robimy porządki na plantacji, staramy się, żeby było czysto, przejezdnie, skoszone. Wysypujemy nawozy chyba w pierwszej kolejności, bo to jest najważniejsze. Chorób jako takich i szkodników jeszcze przy takich temperaturach się bardzo nie spodziewajcie. Więc nawozy, powtarzam, nawozy bezkolorkowe, wieloskładnikowe, uzależnione stosowanie od tego, jaką formę posiadają. Te z formą azotanową stosujemy trochę później. Po co ma nam się jeszcze tracić ten azot, jak roślina jeszcze stosunkowo wolno startuje. Te z formą amonową możemy już, a te z inhibitorami możemy zrobić i tak, i tak. Nowatek posiada i formę azotanową, ale i inhibitor nitryfikacji dla tej drugiej formy, więc można by go zastosować i już, albo jeszcze trochę później. Powiem już dla tych, którzy będą przykrywać te truskawki włókninami, czy ściółkować słomą. Na słomę to trochę jeszcze przed czasem. Na razie wyplewmy te plantacje, ruszajmy tą glebę, gdzie można, stosujmy herbicydy, a dopiero później to przykrywajmy. I to by było mniej więcej tak. I z azotanowej formy to ma na przykład Blaukorn, ma formę i azotanową, i amonową. Eurofertil i Elixir Suprem to są produkty, które nie mają formy azotanowej, czyli możemy stosować je już. Także Prohorti Complex. Natomiast jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, to wspieramy cynkowo-borowymi. Te opady nam tutaj bardzo nie przeszkadzają. Wstrzelimy się z opadami. Między opadami możemy zastosować to albo z mocznikiem, albo z nawozami wieloskładnikowymi dolistnymi, czyli Prohorti NPK, Prohorti plus NPK. I takie połączenie jest możliwe. Wtedy cynk, bor i NPK możemy stosować za jednym zamachem. Jeżeli chodzi o te porządki, liście w truskawkach, w plantacjach truskawek powinny być wyczyszczone, wygrabione. Są to źródła chorób patogenicznych bardzo często, a przy okazji, jeżeli to będzie zostawało w międzyrzędziach, to taki oprysk mocznikiem z dodatkiem Biogen Revitalu albo Biogen Revital z Apol Humusem czy z Humistarem na pewno sprawi, że ta mineralizacja będzie trochę szybsza i automatycznie choroby nie będą miały gdzie się rozwijać, a łatwiej będzie nam dopryskać docelowo te plantacje z uwagi na to, że one nie będą wyściółkowane tymi zeszłorocznymi liśćmi. Jeżeli mówimy o dopryskiwaniu, no to w tej chwili co nam może tam baraszkować? Przędziorek chmielowiec, resztę nie złapiemy, ale wykonujemy zabiegi generalnie jak będzie cieplej. W takich temperaturach on jest dobrze pochowany i nie bardzo widzę sens do tego, żeby go stosować. Natomiast jeżeli mówimy o sprawy fertygacyjne i możliwość wykorzystywania czegoś, co będzie się zmierzać z patogenami glebowymi, to też szykujemy się do fosforynów ewentualnie w linie kropujące, ale możemy też walczyć z takimi patogenami jak nicienie czy opuchlaki i wtedy stosujemy no nie fosforyny, które mogą ograniczać także właśnie to dobrodziejstwo tych pożytecznych mikrobiologicznych stworzeń, ale stosujemy wtedy albo od your stop pod kątem samych opuchlaków, albo nicienie stop czy nematodo biokontrol, tak jak wspominałem ostatnio, pod kątem i opuchlaków, i nicieni, ale oczywiście tych nicieni, nie tych, które dostają się do liści, tylko tych, które żyją w glebie. I praktycznie, jeżeli chodzi o ochronę fungicydową, preparaty siarkowe i miedziowe, nie zapominamy o tym, że wczesną wiosną tego typu rozwiązania są najlepsze. Powinniśmy stosować przez cały okres wegetacji swego rodzaju rotację produktów i korzystanie na tym etapie z takich kontaktowych rozwiązań jak produkty miedziowe i produkty siarkowe, bez względu na to, czy mówimy o plantacji malin, jeżyn, truskawek,
porzeczek. Wszędzie jednoznacznie możemy powiedzieć, że to są rozwiązania na ten wczesno-wiosenny okres najlepsze. Na dzisiaj tyle. Widzimy się za tydzień.